Ostatnie opady deszczu i śniegu spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach. Najwyższą wartość pokazują wodomierze na Noteci w okolicach Białośliwia. Na pozostałych rzekach sytuacja wydaje się być opanowana. Od 50 lat w Pile nie spadło tyle deszczu co teraz. Jesień obfitowała w opady deszczu i śniegu. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że październik, listopad i grudzień były najbardziej mokrymi miesiącami w zeszłym roku. Te ostatnie tygodnie były dosyć ciężkie hydrologicznie i stany wody rzeczywiście w rzekach znacznie wzrosły. Na Gwdzie jeszcze kilka dni temu były przekroczone stany ostrzegawcze. Teraz sytuacja się stabilizuje. Także w Łobrzące na wschodzie powiatu pilskiego jest więcej wody niż zazwyczaj. Jeśli chodzi o Noteć Środkową, to na stacji wodowskazowej Białośliwie tak naprawdę od 30 grudnia tamtego roku występuje przekroczenie stanu ostrzegawczego i tam stan wody oscyluje wokół 300 cm. Okresowe wylewanie rzek to jednak normalne zjawisko. Zimą gleba jest zamarznięta, co skutkuje tym, że nie pochłania takiej ilości wody jak latem, stąd też lokalne podtopienia. Wydaje się wszystkim, że mamy tej wody za dużo, bo jest podwyższony stan na rzekach, ale to pokazuje nam też, że ta woda jest w systemie, tylko my jeszcze ciągle uczymy się ją zatrzymywać i ciągle robimy to mało efektywnie. Najbardziej efektywna jest mała retencja. To nic innego jak zatrzymywanie i gromadzenie wody w niewielkich zbiornikach w lesie. Dzięki temu deszczówka nie wyparowuje i zasila istniejące pokłady wodonośne. W Polsce jest bardzo mało wody. Tak naprawdę polskie zasoby wodne są na poziomie Egiptu, czyli kraju, który jest pustynny. Czy w Polsce kiedyś zabraknie wody? Może się tak stać, jeśli nie zmodernizujemy i nie rozbudujemy systemu retencji, tak bardzo potrzebnej roślinom i drzewom w okresie wegetacyjnym. Staramy się zatrzymywać ją w lesie, żeby jej nie brakowało. Na tym właśnie polega mała retencja, czyli na kontrolowaniu w czasie poziomu wód. System pogodowy w Polsce w ostatnich latach się rozregulował, przekonują eksperci. To wbrew pozorom wynik ocieplenia klimatu. Tych zmian klimatycznych będziemy doświadczać jeszcze wiele. Mateusz Mantaj, Telewizja Asta. Gościem rozmowy dnia, z którym porozmawiam między innymi o podwyższonym stanie wód w naszych rzekach, będzie dr Paweł Owsianny, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Na rozmowę zapraszam zaraz po informacjach.